żaden alkohol, spadajcie. Ja to jest jakiś dziwny napój. Rockstar Punch Energy and Guarana. Ale zaczynamy, proszę państwa, 2-1. Jakiś to był fajny mecz ostatni. Bardzo mi się podoba styl Grabiego. Jego akcje, to jak wszystko próbuje wykończyć. Select próbował dropami się ratować. Nawet dwa dropy były niczego sobie. No jednak Grabi, no nie powiedziałbym, że nie ta liga, co po prostu Grabi świetnie rozgrywał to spotkanie. Ha, widzicie, jak sobie skacze. Dobra, już się nie wygłupiajmy się, wróćmy do gry. Jest pauza, więc przeczytam czat. Jak mija dzień Emilu? No, ktoś przemył odmieniać moje nazwisko. Imię, znaczy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dzisiaj 6 godzin streamowałem swojego ladera. Jutro będę streamował za 3, ale już wróciliśmy do gry. Prawda, już czat na boczek. Daybreak, mapa w dniu dzisiejszym. Może jeszcze tak ze dwa słowa na temat samego turnieju Poker Strategy. Cóż to jest, czym to się je, bo niektórzy mogli dopiero przyjść w tym momencie. Pamiętajcie, że nie każdy mecz same początki będę tutaj omawiał, no bo jednak Terran kontra Protoss po 10 razy rozgrywane, zwariować można, może powiemy, macie sobie kamerkę, przyjrzyjcie się dokładnie Grabiemu, co on tutaj ciekawego z jego punktu widzenia. Może jakie mecze się w tym momencie zbierają? Nie, nagrody wam powiem, jakie będą może. Tak sobie myślę, o czym wam tutaj ciekawym powiedzieć, gdzie ja to mam. Jest, mam. Więc nagrody na dzień dobry. Nagrody na dzień dobry, jak się tutaj to wszystko... $8900, za pierwsze miejsce $2500, drugie 1500, trzecie 1000, czwarte 900, potem 800, 700, 600, 500, 400, więc za zagranie tych 360, tych 80 gier ma się $400, plus oczywiście to, co na streamie gracze zarobią, co jest bardzo ważne. Tutaj nie ma, że czy się wygra 6-4 czy 10-0, każda mapa się liczy, a nie sama wygrana. I tutaj Grabi jakby chciał, mógłby wjechać bez problemu, więc każdy mały punkt się liczy, każda mapa. Co my tutaj mamy? Hello, mamy ukryte baraki, double racks ze strony Selecta, bardzo... W sumie na to tutaj tak wskazuje, żeby nie chciał tego Turaxa jakoś zagrać. To wygląda, jakby miała być ekspansja, bo nie ma gazu. Znaczy, pierwszy Marines wyskoczy, drugi się tutaj pojawi, więc ciekawie może być ze strony Selecta. Tylko musi tutaj oczywiście pozbyć się tej skautującej proby. No w drodze już... uwaga na to wszystko. W drodze już jest SCV-ka. Może spróbować gdzieś tutaj bunkier oczywiście wybudować, przyblokować ekspansję. Pozbyć się tego cholerstwa, które tutaj oczywiście krąży, bo jest nad wyraz upierdliwe i może skautować jeszcze. I już za chwilę padnie. No właśnie, zostało w tym momencie zniszczone. A, kot mi włączył w drugim kompie dźwięk. Położył się na klawiaturze, przepraszam najmocniej, słyszałem sam siebie. No właśnie, Turak ze strony Selecta, myślę, że część SCV-ek może zabrać ze sobą. Grabi po raz kolejny będzie proszę bardzo, podwójny asymilator tym razem, więc więcej stalkerów z jego strony może być. Oczywiście ekspansja również w drodze, co jest ekstremalnie ważne. Grabi musi to jak najszybciej zobaczyć, to co się będzie tutaj działo, co się będzie szykowało. Ekspansja w drodze? Na ciekawy, chyba będzie jednak ta ekspansja w drodze. I proszę bardzo, armie teraz się miną, Marinesów mamy czwórkę, piątkę tylko i wyłącznie, jeden Stalker kontra dwa Marinesy, myślę, że Grabi od razu zorientuje się, że coś tutaj jest nie tak, no a wydaje mi się, że oczywiście Blink Stalker ze strony Grabiego tutaj będą na miejscu, będzie chciał się wbić do bazy przeciwnika, przeskoczyć tutaj obronę. W drodze kolejny Stalker, no i Grabi teraz musi jednak uważać, bo piątka Marinesów jest trochę niebezpieczna. Czy zauważy ich teraz? Dalej nie widzi, w ostatniej sekundzie jak coś da radę zauważyć, wymiana teraz Stalkerów SCV-a. Oj, i Stalker oddany za darmo, mnie tu nie było, próbuje powiedzieć, próbuje uciec, a z przodu cały czas trwa ta walka. Tu chyba jednak musi jednak Grabi się wycofać i Marinesy wbijają się do środka. Nie, jeszcze nie jest gotowy Cybernetic Core, jeszcze nie skończył Warbuy Technology robić i teraz ta piątka może naprawdę dużo szkody narobić. Potrzebny jest Stalker, jeden się pojawił, ale on bardzo szybko zostanie tutaj zabity. Gdzie jest Warbuy Technology? Jeszcze chwilę, Grabi teraz zmuszony ganiać się z przeciwnikiem. Próbuje tymi próbami złapać go, czy da radę? Nie, oj, schował się Select pięknie.
Select się w tym momencie schował. Świetna ta jest zagrywka, ten Turax Expand. Już 5 harvesterów zabitych. Blink w drodze do tego wszystkiego, zeskautowana baza przeciwnika. Grabi nie wydobywał tyle czasu tych minerałów. Nie ma jeszcze robotika, żeby przeskoczyć i wbić się do bazy. Więc opłaciło się to, opłaciło się jak najbardziej. Zabił, nie dość, że zabił 5 harvesterów, to przez dłuższy czas Grabi nie był w stanie tutaj wydobywać nic po prostu. No i teraz widzimy Robotic Facility, dopiero jest w tym momencie, zobaczymy czy będzie Observer, czy będzie też na przykład Warpism. Jeżeli będzie Warpism, no to o tyle jest tutaj przyjemnie, że można wlecieć do tyłu i wezwać tą armię. Teraz jeszcze tutaj oczywiście próba zaatakowania. Select jednak doskonale wie, czego się spodziewać w tym momencie. Będziemy mieli jednak pylona, dzięki któremu będzie warpował jednostki do środka. No już stalkery się zbierają. Ciężko będzie grabiemu cokolwiek zrobić moim zdaniem w tym momencie, gdyż Select wie doskonale, czego się spodziewać. Maruder pełną parą w drodze, jest Conclusive Shell w drodze, jest tarcza, Combat Shield dla Marinesów. W środku moim zdaniem powinien siedzieć Maruder, gdyż on dzięki temu ma zasięg plus 1, czyli w tym momencie będzie miał 7, będzie miał większy zasięg niż stalkery, który ma zasięg 6. No, Grabi wyciągał z gorszych opresji, wychodził. Zobaczymy, jak teraz wyjdzie. W sumie może bezproblemowo spróbować wbić się do maina, do naturala. Widzi, że tutaj przeciwnika nie ma. I Blink do środka pięknie przyblokował ten SV. Nie był w stanie nic tutaj zrobić. Jeszcze trochę walki, ależ piękny był ten Blink, żeby zablokować możliwość naprawiania. Bardzo ładnie. Może wezwać tam coś? Nie, nie może. Wróćmy, pilnujmy Marinesy z góry, ostrzeliwują. Teraz pytanie jest takie, ile SV-ek zostało zabitych? Już 6, no i właśnie o tym mówiłem, tam musi czekać armia, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przeciwnik wskoczy do środka. Observer już się pojawił, Grabi myślę, że jeszcze tutaj będzie wyciągał przeciwnika i dopiero za chwilę się wbije i teraz, no właśnie, krąży, musi uważać. Jest w środku, już siedzi bunker, za chwilę zostanie zniszczony i teraz przeganiać się, będzie mógł się z nim bardzo ładnie ganiać. Za chwilę rafineria zostanie zniszczona, ja bym się jednak wycofał na jego miejscu i Blink teraz będzie jeszcze walczył i uciekał i może przód zaatakować oczywiście po raz kolejny, a jak przeciwnik znowu podejdzie, to znowu Blink do środka i tak w kółko, panie Macieju, nie wiem czemu to powiedziałem, ale już stalkery się zbierają po raz kolejny do ataku, widzimy teraz bezpośrednie starcie, piękne mikro ze strony Grabiego, tutaj ucieka cały czas i ma za chwilę możliwość przebicia się do środka, próbuje wyciągnąć przeciwnika jak najdalej i to jest moment, żeby teraz skoczyć, teraz nie, jeszcze czeka chwilę, jeszcze się mu nie śpieszy, zobaczymy. Po raz kolejny próbuje walczyć, widzimy, że Grabi jedzie na jednej bazie, tylko i wyłącznie za dużo tych maruderów, jednak może być o wiele za dużo, część stalkerów ledwo się już trzyma, nowa armia by się przydała, no i Grabi nie może niestety wbić się tam za bardzo, środka jest bunkier, może w tym momencie spróbowałby, próbuje rozwalić tutaj ekspansję, czy zdąży, zanim ta armia będzie gotowa do tego wszystkiego, widzieliśmy fenomenalne mikro ze strony Grabiego, jeżeli chodzi o te Blink Stalkery, SV-ki rzucone do naprawy, kolejne padają, Grabi jednak nie najlepiej, ciągle ma tutaj trochę problemów, kiedy będzie steampack, jeszcze nie ma, czyżby jednak ekspansja miała paść, to dopiero byłaby ciekawostka, jeżeli ekspansja naprawdę zostanie zniszczona, salwa za salwą, Igor Vital Command leci w górę i teraz uwaga, walka, spróbuje wybronić, to jest naprawiane, nie, jeszcze nie jest naprawiane, więc nie ma wydobycia, Orbital Muś zmuszony do poderwania się, więc na razie move tutaj nie będzie i trwa naprawa, więc wydobycie i znowu próbuje tutaj zaatakować, czy bunkier zostanie zniszczony, jeszcze te dwie salwy są potrzebne, nie da rady, maruderów, jak powiedziałem, jest dużo, jak tylko pojawi się steampack, będzie po Grabim, chociaż ten ma już ekspansję. Zobaczymy jak, zeloty się nawet tam znalazły w międzyczasie, którędy, żeby one się tam znalazły, nie wiem, nie chcę wiedzieć, czy da radę zniszczyć tego orbitala w końcu, jeszcze dwa, jest force field i pięknie, jeszcze parę strzałów, no jak nie strzałów, to parę, jak nie orbitala, to jednak stalkera fenomenalnie gra Grabi, po prostu fenomenalnie, Select sam nie wie, co ma tutaj robić, naprawdę 38 harvesterów zabitych i wychodzi na prowadzenie. Którędy on wbił się tutaj, Grabi? Nie widzę niestety, jak jest ten pylon rozłożony. I znowu do przodu. I tak ganiać się z przeciwnikiem, nie wiem. I znowu, oj, Fortfield rzucony. Te wszystkie SV-y zginą śmiercią tragiczną, marną. Orbital też może być zniszczony. Ależ te SV-y obrywają. Powiedziałem, że Grabi jest w ciężkiej sytuacji, ale
jednak wybronił, to no właśnie, pylon zostanie zniszczony, to będzie trochę kosztowało. Po prostu fenomenalna gra ze strony Grabiego. Chyba Selek poczuł się zbyt pewnie. Jeszcze Supply Depot jest niszczone. No i teraz 13-33. Fenomenalna gra Grabiego. Po prostu brak mi słów. Zabrakło tego Steampacka. Trochę późno on był, ale mimo wszystko... Selek miał tutaj ten problem, no musiał się ganiać w tej sportem, zdawał sobie sprawę, że to będzie ciężkie. Jeszcze jeden bunkier chyba powinien był postawić. Grabi tutaj oczywiście próbuje podchodzić, jeszcze harasować. On swoją ekonomię już naprawił Grabi dawno temu i teraz myśli o technice, jest charge na zlotach i nie ma możliwości wyjścia. Selek ma dopiero pierwsze mediwaki, dopiero gdzieś tu będzie mógł się zdropować i zaatakować z dwóch stron, jeżeli będzie chciał albo zrobić dropa, nie ma mocnych, żeby spróbował zejść tędy. Próbuje nadgonić te harwestery, ale to jednak jest ciężka sytuacja. I force field, ach, jak mało zabrakło, żeby ten jeden force field podzielił tą są. Oj, troszeczkę dziurawe te force fieldy, ale i tak trzy złapały. Selek naprawdę nie może tracić nic armii. Jest jednak już medivac, więc teraz, jeżeli dałby radę wybiec, oczywiście, gdyby Grabi trochę nieuważnie zagrał, mogło być ciężko. Aj, krążą. Gdzie jest obserwer? Obserwer właśnie to jednak wszystko doskonale widzi. Jeden skan wystarczył. Próbuje złapać tutaj przeciwnika. Jeszcze byłoby śmiesznie, gdyby dał radę go złapać w czymś takim. I cały czas już jest, mamy Immortale, mamy Templar's Archive. Teraz spróbować złapać byłoby świetnie. Czy jakiś dropik się szykuje? Na razie nic nie widać, no w końcu obserwer zniszczony. Grabi wycofa się, odpuści sobie, jeszcze tutaj przechodzi, jeszcze może łapać przeciwnika, po raz kolejny blokuje możliwość zejścia. Nie wiem dlaczego Selekty dawno gdzieś tutaj bokiem nie spróbował zejść parokrotnie, to mnie naprawdę zastanawia. No nie poddaje się ten gracz, ale czy jest tutaj szansa cokolwiek jeszcze zrobić? Gdzie są te Immortale? Czekają na dropa, który miałby się pojawić. Co tam w bazie u Grabiego? No Sim City po prostu. Storma jeszcze nie ma, ale czy jest potrzebny w tym momencie? I tak się czuję dosyć dobrze. Select oczywiście z ekspansją za chwilę sobie przyleci. Muły ratowały go, ale widzimy brak minerałów. W sumie dobrze nie miał SCV-ek, i tak nie były mu potrzebne za bardzo. Teraz trwa atak. Teraz jest bardzo ta ciekawa sytuacja dla Grabiego. On musi wytrzymać napór tej całej armii. Część SCV-ek też idzie razem z nim. Force fieldy bardzo ważne będą. Psionic Storm nie będzie na czas gotowy. Immortal gdzieś tutaj oczywiście był. Te High Templary będą co najwyżej na stormy, na feedbacki, żeby pozbyć się medivaków. I teraz Grabie walczy. Będzie dropowane to wszystko do maina, czy odpuści sobie? Jest storm na złotach, co jest ważne. Teraz bija się, jest Guardian Shield. Czy da radę? Feedback jeden rzucony. Select w tym momencie plus jeden do ataku. Grabi bez żadnych upgrade'ów. Nie wygląda to zbyt dobrze. To jeden High Templar byłoby dobrze, gdyby to przeżył. Jednak da radę. Wytrzyma. Immortale swoje zrobiły. GG 3-1.